Po wielu miesiącach przygotowań rozpoczynają się remonty szlaków w rejonie Czerwonych Wierchów. Będzie to jeden z największych remontów szlaków pieszych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w ostatnich latach. Odbudowanych ma zostać ponad 10 km tras. Koszt całego projektu to 2 730 000 zł. Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni. Tu chodzi o to, żeby skanalizować ruch turystyczny oraz regeneracja poboczy. I w zasadzie od Kopy Kondrackiej po Ciemniak plus te granie odchodzące w bok są objęte tym zadaniem. Zadanie będzie także realizowane na Czerwonej Przełęczy przed Sarnią Skałą. To generalnie chodzi o to, żeby skanalizować ruch turystyczny i żeby nie rozdeptywać Tatr. Jeżeli patrzeć na zasięg tego przedsięwzięcia, to jest to jedno z największych przedsięwzięć remontowych w historii parku. Z uwagi na warunki pogodowe planowane zakończenie remontów to koniec 2015 roku.